Właśnie tak. BDK. Rozdział drugi. Tyle kłótni, problemów, chyba tego nie policzę. Nigdy nie mieliśmy siana, trzeba jechać za granicę. Yo. Jak mama wyjechała, wtedy poznaliśmy twoje prawdziwe oblicze. Ty bydlaku pierdolone, to jedyna sytuacja, kiedy coś o tobie piszę. Wstyd mi to mówić i wstyd mi za ciszę, lecz nie miałem prawa się nawet odezwać. Pamiętam jak biłeś i nie chciałeś przestać. Zapłacisz mi za to, choćbym miał się zestrać. Staciło nać panie, a na żarcie nie stać. Wychodziłeś z domu, by znowu przyjebać. Zdychaliśmy z głodu, gdy kazałeś czekać. Wracałeś na zjebie, by znów nas najebać. Więc niech ktoś mi powie, jak miałem się nie bać. Cały czas to samo, już nie wytrzymuje głowa. Chcę powiedzieć, co się stało. After the tone. I znowu poczta głosowa, powiedz mi, gdzie jesteś, mamo. Przestała się odzywać, nie wiem, czy stała się krzywda, czy zaczęła się ukrywać. Pogodziłem się ze stratą, bo już miałam dosyć gdybać. Miałam za złe jej odejście, nie dawała znaku życia. Zrobiło mi się przykro, gdy widziałem twoje zdjęcie. To nie nowe profilowe, tylko twoje zaginięcie. I od tamtej pory jestem odporny na złamane serce. Musiałem dorosnąć, wziąłem sprawy w swoje ręce. Spakowałem rzeczy i szlajałem się po mieście, żeby znaleźć takie miejsce, w którym czułbym się bezpiecznie. Właśnie tak. I w końcu znalazłem. Poszedłem do babci, bo już długo nic nie jadłem. Wiem, że to najlepsze wyjście, bo nigdy nic nie ukradłem. Mimo że byłem bezdomny, to tak nisko nie upadłem. Szybko zrozumiałem, że nie znajdę już miłości. Wszystko co dla mnie robili, było robione z litości. Nigdy nie miałem rodziny, może przez to tyle złości. Nie oglądam się za siebie i nie wrócę do przeszłości. Była jeszcze moja siostra, nigdy nie znałem powodu, czemu woli być u ojca. Wjebał dziecko w narkotyki i nie dał żadnego wzorca, gdy przywiozła ją policja, wiem, że to dobiegło końca. Policja zapukała, schodziłem po schodach, kiedy babcia rozmawiała o tym, żeby moja siostra razem z nami zamieszkała. Ciekawe, co miała w głowie, kiedy babcia odmawiała. A ja nic nie mogłem zrobić, gdy widziałem, jak płakała. Yeah. Wiadomo gdzie zabrali, kurwa nawet policjanci sytuacji nie skumali. Jebać kurwy mundurowe za to co opowiadali. Po tym w szkole i na mieście wszyscy palcem wytykali. Musiałem palić głupa jak koledzy mnie pytali. Gdzie podzieli się rodzice, czemu siostry mi zabrali. Teraz znacie już odpowiedź, no bo wtedy nie słuchali. Przez to, że byłem biedny, wszyscy się poodwracali. Byłem załamany, być może byłem pizdo, bo wracałem zapłakany. Ale ciężko jest być dzieckiem i patrzeć na wasze plany. Kiedy całe moje życie to jebane dramy. Już minęły 4 lata od twojego zaginięcia. Nagle pisze do mnie wujek i wysyła twoje pierdolone zdjęcia. Nie wiedziałam o co chodzi, no bo byłaś uśmiechnięta. A my przez te wszystkie lata znosiliśmy okrucieństwa. Nie potrafiłaś zapewnić własnym dzieciom bezpieczeństwa. Zostawiłaś nas na lodzie bez żadnego do widzenia. Już nie wierzę w żadne słowo, tak jak w resztę społeczeństwa. Musiałam wyjechać z kraju, aby poznać smak zwycięstwa. I tak znalazłem się w Szkocji pośród dragów i kurestwa. Essa.